Ja, witam słowiańskie plemię. Dzisiaj o wolnej energii i o szansach i realistycznie, geopolitycznie, jak to wszystko wygląda naprawdę. Autor kanału Andrzej Tircha w swoim filmie według mnie urealnia, można rzec, oczekiwania każdego potencjalnego twórcy urządzeń wolnej energii i konsumenta wolnej energii. Przedstawia realnie, czym jest wolna energia, czym w opozycji jest tak zwana konwencjonalna energia. Odpowiada na pytania, czym jest wolna energia w ujęciu geopolitycznym, umiejscawia ją realnie na politycznej mapie zaspokajania potrzeb ludzkich, tak jak ją widzą i traktują zarządzający nami. Polecam zatem ten film wszystkim, którzy chociażby w najmniejszym stopniu zainteresowani są zagadnieniami wolnej energii, a w szczególności szanownemu gronu prelegentów z Life'u Gabriela, czyli 12 tysięcy szabel, którzy wedle słowiańskich prawideł planują tworzenie urządzeń wolnej energii na zasadzie ja z synowcem na przedzie, jakoś to będzie. Ty Waldek pospawasz, ty Edek wytoczysz i ruszymy z tym z posad bryłę świata. Zapraszam, oto film. Stawropolskiemu uczonemu udało się odnieść sukces większy niż największym naukowcom. Gaz, benzyna, paliwo jądrowe być może niedługo staną się zbędne, ponieważ we wprawnych rękach nawet woda się pali. Witam was, mówi Andrzej. Co za czasy, stawropolski uczony dokonał niemożliwego. Nad takimi zagadnieniami pracowały światowe laboratoria i najlepsze uczelnie. A udała się taka sztuka amatorowi spoza uczelni hojnie obdarowywanych grantami. Amatorowi bez dojścia do milionowych programów badawczych. Amatorowi bez pensji uczelnianej. Na co dzień zajmującemu się pracą zawodową, żeby zarobić na chleb. I nikogo nic nie zastanawia, nie dziwi, że woda przy określonej temperaturze zaczyna rozpadać się na wodór i tlen i może się zapalić. Więc podstawy teoretyczne do tego są. Jest to możliwe. A jakie urządzenie zrobił stawropolski uczony? Trudno w to uwierzyć. Kto to słyszał, żeby woda się paliła? Podnosi napięcie dziennikarka. Stawropolski wynalazca zalewa wodę do turbogeneratora. Dla potwierdzenia nawet pije ją na naszych oczach. Do sąsiedniego pojemnika wlewa przepracowany olej. Po zmieszaniu w proporcji 10% oleju i 90% wody próbnie staramy się zapalić powyższą mieszankę na wolnym powietrzu. Jednak nie udaje się nam to. Mija 5 minut i już generator pracuje w stabilnym reżimie, w stabilnej reakcji, spalając wodór z wody. Więc tylko 10% w składzie mieszanki stanowi przepracowany olej, mówi Andrzej, czyli odpad nikomu niepotrzebny, podlegający mi recyklingowi. Czyli na litr wody dajemy około setkę oleju starego. I w tej temperaturze, którą widzieliśmy przy około 900 stopniach Celsjusza, mieszanka się zapada. Woda rozpada się na tlen i wodór i zaczyna się reakcja, że tak powiem, odnawialna. Bo woda sama sobą się żywi i podtrzymuje spalanie. Otrzymujemy wieczny silnik. No, nie powinniśmy go tak nazywać, bo potrzebny jest jeszcze olej, czyli węglowodór. Ale jego ilość jest minimalna, czyli sprawność jest ogromna, a cykl jest prawie odnawialny. Wynalazca, poważny i naiwny człowiek, dlaczego tak myślę, Jadziad, ma oznaczenia państwowe Federacji Rosyjskiej. Także wnioskuje, że wierzył albo wierzy do tego momentu w hierarchii i organizm państwowy. Tłumaczy nam, że po nagrzaniu do 900 stopni otrzymujemy nieprzerwany, zapętlony proces, który podtrzymuje spalanie wody. I ponieważ nikt nie zainteresował się taką metodą pozyskiwania wodoru, jaką opracował, postanowił wykorzystać pozyskany wodór z tej metody do konstrukcji urządzenia spalającego tęże, które to urządzenie wykorzystał w swoich warsztatach, na ogrzewanie których wydawał ponad 2,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na miesiąc. I uniezależnił się ogrzewaniowo przez to. Prawie 100% wydajność. Pracownik mówi, wykorzystujemy przepracowany olej i wodę i ogrzewanie jest darmowe. Thank you.
I dalej dziennikarka mówi, że tym sposobem można by ogrzewać domy, napędzać samochody, może nawet rakiety. Samochody, rakiety, powtarza Andrzej. A najbardziej interesujące jest to, co jest dalej. Uważajcie. Zainteresowali się tym wynalazkiem najwięksi uczeni w kraju, a także wystosowała pisma Japonia i Emiraty Arabskie są zainteresowane. No, Japonię można jeszcze zrozumieć, ale Emiraty Arabskie, które siedzą na ropie naftowej, to trochę dziwne. Po co im takie urządzenie? Tak po ludzku. Tak mnie też jako dziada to dziwi. Nie patrzą... No według mnie tylko po to, że chcą wykupić patent i wrzucić do szuflady, żeby inni nie korzystali. No bo po co im tak po ludzku ogrzewanie darmowe na pustyni, tym Emiratom? Oni mówią, że zainteresowała ich możliwość wykorzystania jakoby w instalacjach odsalania wody. Dobry bajer pół sukcesu. A kraj wschodzącego słońca szuka zamiennika dla energii atomowej. Uczony mówi, Japończycy mają, znaczy kuszą, 4 miliardami dolarów przeznaczonymi na ten cel. To my wszystko hamujemy, ponieważ to powinno być nasze, rodzime, rosyjskie. My to wszystko hamujemy, ponieważ to nasze. Sprawa wygląda tak, że hamujemy nie my, ale ci, którzy są na górze, zarządcy. Zmęczony już jestem tłumaczeniem, ale wyjaśnię raz jeszcze, bo powinienem. Może ktoś przejrzy na oczy. Przetłumaczę to na bardziej zrozumiały, oczywisty język. Kiedy mówiłem o tym, że koszt wydobycia ropy wynosi 6 dolarów, okazuje się, że przejrzałem najnowsze źródła i aktualnie koszt wydobycia baryłki ropy oficjalnie wynosi... Igor Szczucin z Rosnieftu określił koszt wydobycia baryłki ropy na 3 dolary, a minister Kirył Mołotcow informował, że koszt wydobycia to 2 dolary za baryłkę, a za ropę z szelfu, czyli z dna morskiego i trudno osiągalnych źródeł to około 20 dolarów. Okazuje się więc, że nie 6 dolarów, a 2-3 dolary, a sprzedawana jest ropa od 50 do 100 dolarów za baryłkę. I wszyscy zrozumieliśmy, że zysk czy efektywność to nie 1000, ale blisko 2000%, a więc 20-krotny zysk z produkcji czegoś, oleju napędowego, gazu, benzyny, na co surowiec, czyli ropa naturalna, jest naturalny, albo nienaturalny, a w każdym razie leży i czeka, nie trzeba go produkować, ba, są sygnały, że jest samoodnawialny. A więc pytanie do wszystkich. Jakie są koszty wydobycia, wyprodukowania litra benzyny? Dotyczy to wszystkich, jak myślicie? U nas politycy mówią, że podatki to połowa kosztu benzyny. Mówię ja, dziad, w Polsce. A jak jest naprawdę? Pyta Andrzej i mówi, nie chodzi mi o Ukrainę, ale o Rosję, która posiada ropę i nie trzeba rzeźbić swoich obywateli. A więc własne społeczeństwo, własny lud ma tą ropę. Na ile ciemiężcy kradną, uskuteczniają kradzież zwaną podatkiem? Policzmy sobie. Wychodzi, że jeden litr ropy nieprzerobionej, naftowej, to 1 rubel i 32 kopiejki. Czyli w przeliczeniu na polskie, 1 litr ropy naftowej to 8 groszy. 8 groszy, powtórzę. A 1 litr benzyny, czyli produktu przerobionego, trzeba tam przewozić. I znowu marże kosmiczne. Że 1 litr benzyny to 12 groszy. Czy to nie ironia, że Kazik śpiewał 12 groszy? Eter powinien się tym zająć, jak mi mówią. Powinien się tym zająć, czymś, tym, tamtym. A na poważnie. Andrzejowi jest brak słów. Mi też jest brak słów. Posłuchajmy go jeszcze chwilę. Wydobyli i przerobili za 2 ruble, sprzedali za 40. 20 razy więcej. 2000% zysku, 20 razy więcej. Raz, że jest zdenerwowany, a więc zadajcie sobie retoryczne pytanie. Po co kontrolerom jakieś innowacje? Po co? Oni już mają samograj, oni już mają swoje perpetuum mobile. Oni już mają free energy, wolną energię, darmową. Wkładają 2 ruble, wyciągają 40. Oni czerpią wolną energię z nas, bo musimy na pieniądze pracować, my, a oni pozyskują je z nas za pomocą takich mechanizmów. A więc nie są w ogóle zainteresowani.
No, pali się woda i co z tego? Oni zarabiają miliardy na nas, a wy chcecie jakąś wodę palić, jakieś oszczędności robić? O co wam w ogóle chodzi? Zapłacimy, zapłacimy. Stać nas, nie za nasze idzie. Wy chcecie robić jakieś dziadowskie oszczędności, za przeproszeniem. Nafta się sama odtwarza, jej nie zabraknie. System działa i ma widoki na jeszcze tysiące lat działania, strzyżenia was i dojenia. Nas. Oni już mają komunizm. No biorą co chcą i pracują ile chcą. Dla nich komunizm już działa, dla wąskiej elity. Oni już mają perpetuum mobile. Wy nim jesteś, my nim jesteśmy. O jakim lepszym życiu moglibyście pomarzyć i po co? Oni już żyją w raju. A żeby nie było smutno, to damy sobie... Nie będzie lepiej. Bo właściciele tego kraju, tej planety tego nie chcą. To wielki interes. I od nich zależą wszystkie decyzje. Znacie tego pana George Carlin, niestety już nie żyje. Dostaną wszystko, zedrą z nas skórę. To wielki klub, ale bogaty, ale nas nie ma tam. I bardzo dobrze, poradzimy se. No a jak myślicie, ile kosztuje na przykład litr benzyny w Wenezueli? No, tyle ile powinien. A jeśli powiecie, że tam jest kryzys i zapaść gospodarcza, bo tak pokazuje Bartek bez planu, bo tam jest korupcja i straszny syf. To jak źle jest w Wenezueli, zrozumiałem tak naprawdę wtedy, gdy zamieszkałem na jakiś czas w graniczącej z nią Kolumbii. Kolumbia, kraj nie najbogatszy przecież, jest przy Wenezueli oazą dobrobytu i normalności, gdzie po prostu da się jakoś żyć. Wenezuela, rządzona od 2 dekad przez docna skorumpowanych populistów, zamienia się w kraj bardzo niebezpieczny i będący na wpół w anarchii. Kolumbia przewinie się w tym materiale nie tylko jako porównanie. Jedziemy bowiem do zamieszkałej przez kolumbijskich imigrantów części Petare. Petare, tak jak większość ubogich przedmieść Caracas, powstało w czasach naftowego prosperity, chleba i normalnego życia. Dzisiaj ci ludzie i ich potomkowie szukają tego samego poza... A może tam jest kryzys, bo mieli tanią benzynę, czyli po właściwej cenie. I to kło w oczy inne owieczki, takie jak ja czy ty, które się właśnie budzą. I pokazywało to jasno, dlaczego obywatele krajów, które posiadają, my niby nie posiadamy, my też posiadamy, mają być tak strasznie strzyżeni jak obywatele Rosji czy Stanów, które mają masę ropy. To Wenezuela pokazywa, że nie. Nie muszą strzyc obywateli. A skoro da się sterować pogodą, to nie da się sterować kryzysami? Pomyślcie sami. A to, co mówią w telewizji, to kłamstwo. Nic nie wyjdzie poza stadium jednostkowego prototypu. W żadnej bananowej republice. Nie będzie żadnej zmiany z darmową energią. Zwróćcie uwagę, że Andrzej widzi Rosję jako taki sam bananowy kraj jak Polska. Jak inne kraje Zachodu. A niezależna może jest Wenezuela, bo sama ustala ceny benzyny, a cenę, jaką za to płaci, jest właśnie kryzys. Pomyślcie nad tym czasem sami. I w tym bojowym i realistycznym nastroju żegna was dziad. Myślmy, to nie boli. Paka. Pozdrawiam słowiańskie plemię.